Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, witam was bardzo cieplutko w naszym potężnym Bizancjum, która niczym współczesna, taka modern gejowska Polska, można powiedzieć, żyje na pożyczkach i obietnicach. Łapek w górę, soczysty komentarz. Ostatnia wojna z Wenecją była nieporozumieniem, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. Przy okazji tych przeklętych Brytyjczyków pojeździliśmy i było pięknie. Nie warto było, bo się troszeczkę sytuacja w kraju popsuła, dlatego to, co teraz ja zrobię, to się troszeczkę wstrzymam z podbojami. Tak, wiem, bo że to dziwnie, zając i nie robiąc, to dalej krygu nie atakujący wszystkiego, co się da mimo wszystko, mimo że ma zero manpowera i miliardy pożyczek. No cóż, przeczekamy chwilę, Bazileusa od tak się nie robi, więc nie chciałem popsuć tego rana. Spróbuję trochę Węgry podporządkować, bo one są na styk, jeżeli chodzi o to. Trochę pożyczek pospłacam i w międzyczasie, nie wiem, popodbijam może tych gówniaczków tutaj w tym regionie, jeżeli się uda i nie będzie to zbyt kosztowne. Ale to wrócę do was prawdopodobnie, jak będzie wojna z Mamelukiem, bo tu jest Francja możliwa, jakby się usiadł jeszcze sojusz z tym Uredem, to w ogóle byłoby pięknie. Także wracamy, jak będzie potężne Bizancjum. Jak miło ze strony Rosji, oddali mi Kora. Pamiętacie, jak z eventu dostałem kutu Kora? Dostałem tą prowincję, bardzo fajnie, tylko że teraz ja mam jak się tam dostać i pewnie Andres mistrze, a nie, nie ma Andres, to okej, żyjemy, jeszcze 5 favorków zarobiłem. Nie wiem, ta Gruzja upada, nie ma żadnych sojuszników, to jest idealny moment, żeby się w nią wbić, dlatego zrekrutujemy nowego grzbiczka, który będzie generałem. Znając mnie, to ja oczywiście pragnę Siege'a, znając was, to oczywiście będzie manuwer. O kurwa! Ale dobry grzbiczek, ile my mamy Army Tradition? 59, fajnie ci generałowie, fajnie ci bizantyjscy generałowie, tacy nie zasłabi bym powiedział, tacy nie zasłabi. Jeszcze jeden klejmik i atakujemy Gruzję, która upada, nasi bracia w wierze upadają, ale trudno, wbijają już w plecy. Jesteśmy właśnie jak Związek Radziecki 17 września, jeżeli chodzi o inwazję na Gruzję. Gruzja upada pod naporem muzułmanów, więc co przychodzi bratki słowiański naród? No wbija nóż w plecy, ja totalen krik. 6 października 1517 roku George V pierwszy George V pierwszy rany George V i pierwszy pierwszy tego George V pierwszy tego imienia wstąpił na tron bizantyjski. 3-4-3, chwała mu niech będzie. 2-4-3, wiecie co, ja go chyba sobie przeroluję, że tak powiem, nazwiemy go roboczo Pyra, ale 2-4-3 to nie jest coś, co mi się podoba. Jeszcze jakby był, nie wiem, 6-6-6, to może bym zrozumiał. Ale 2-4-3 to... ojej. 400 dukacików, spłacimy pożyczkę. To nie jest tak, że przed chwilą wziąłem dwie kolejne pożyczki, bo musiałem przyjmować technologię i tam kolonializmy czy coś innego głupiego wymyślić. Trochę prowincji, tu są ważne centra handlowe, żeby stąd ciągnąć. I cały czas próbuję zmontować jakąś koalicję na Mameluka, ale średnio to wychodzi. Ej, 2-6-4 jest już spoko, nie? 2-6-4, kurde, jakby to było... 666 byłoby lepiej, ale dobra, nie narzekajmy, niech będzie, bo trzeba go ładnie nazwać. A więc kolejnym potencjalnym dziedzicem Imperium Rzymskiego, w sensie bizantyjskiego, będzie niejaki Leopold von Metz za określenie, że to jest barwa jakaś rubinowa? Co to było rubinowe? Barwa rubinowa, okej. Okay. Nie mam pojęcia, ale niech będzie, zaufam ci. Ile ty, żbiczku? Ty masz 0 lat, ty masz 17. Może dożyjesz, panie Leopoldzie von Metz Paligololosie. Jakiś chyba niemiecka wycieczka naszego George'a V spotkała i znalazł tego chłopa gdzieś tam. No nic, dobra. Koalicja na Mameluka. Czy masz sojusz z Austriakami? Dobra, jeszcze zanim zaatakuję Mameluka, na szybkości pocisnę Wenecję i Knajców na Rodus, żeby zająć te dwie ostatnie wysepki, dzięki czemu skończymy kolejnego kłościka, także jeszcze przed Mameluczkiem szybka wojna z Wenecją. Już bez Anglików i żadnych Galipolów. Udało mi się w końcu Epir zaanektować i mamy jednego żbiczka mniej. Tryumf w Grecji, naprawdę? Naprawdę tryumf w Grecji, bo Epir zaanektowałem? No dobra, dawaj, biorę. Ty, w ogóle ile mamy tutaj misji? Jezus. Możemy założyć bizantyjską kompanię indiańską handlową. O, ale bitwa, ale masakrujemy. O, nasza armia jest potężna, tylko malutka, bo nie stać nas na nią. Ale patrzcie co wziąłem, patrzcie to. Trade ideas wziąłem, jesteście dumni? A to jeszcze taksy potem będą plus 10. Dobra, od Wenecji w sumie bierzemy tylko wysepkę i tyle hajsu, ile się da, bo nie ma sensu przedłużać z nimi wojnę. Pisuję potem tych Rodos, bo nie będzie floty weneckiej i lecimy już na Mameluka, chyba. No i cyki, mamy kolejną misję zrobioną i dostajemy claimy na Maltę, Baleary i Mediterranean Islands, to jest to. Okej, spoko. Ty, co to w ogóle jest? Co tu robi Prowancja? What the heck? Odpalam właśnie forty i odpalam armię, żeby zaatakować Mameluka razem z Francją i co się dzieje?
Ty, 555 konsort! O kurde, ty, dobra, jak nie zginie, to jest zarąbista. Tutaj Leopoldzik ma 10 lat. No dobra, kto tam władał? Ktoś piąty, pamiętam. George V. O, George V pierwszego tego imienia pięknie rządziłeś przez jakieś, nie wiem, 7 lat, coś takiego. Mamy to nasze Bizancje ma tendencję do wymierania tych. Ci nasi cesarze szybko wymierają, nie? Nie wiem, to nasze Bizancjum staje się dramatem. Kolejny generał, o, dwa w Siege'u właśnie mi brakowało. Francja ma jakąś wolną, totalną unię personalną z jakimś hajnutem, którego nawet na mapie nie widać. Nie wiem, o co, z czym wy walczycie. A, to jest to. O dwie prowincje mają wojnę totalną tutaj ze wszystkim, jak mnie wezwali tej wojny. Więc inwazja na Mameluka się oddala, to ja idę sobie Krymy podbijać. Krym zawsze bizantyjski. Vivat Leopold von Metz, może chociaż ten jeden władca przeżyje dłużej niż 10 lat, bo na tronie bizantyjskim to wszyscy po kolei jak muchy padają, od razu mamy dziedzica Demetriosa 426. Ja go chyba sobie zostawię, nawet spoko, jest szkoda, że dwa dyplomatyczne, kiedy akurat robimy trade ideas, ale no to już się przyzwyczaiłem, że Europka pluje mi w twarz. Nie wiem, ten Krym jest smutny, trzyma większość pięknych, bogatych ukraińskich stepów, a ma tak żałośnie słabą armię, że nie wiem. Problem jest z tym Mamelukiem straszny, jest tym problem z Mamelukiem, bo ja nie mam pojęcia, jak się w niego wbić. Ja sam solo go game poniszczę, Francja jest amebą, miała mi pomóc, kiedy miałem ich atakować, to weszli w jakąś wojnę totalną. Tymuryd z jakiegoś powodu uważa mnie, że jestem godzien bycia jego sojusznikiem, także... no kłopoty, ale wam mówiłem, że tak będzie. Mówiłem, że tak będzie, jestem znawcą europkowym, że jak nie zniszczyłem Mameluka na początku, to on się staje drugim Osmanim i mamy przerąbane, także no... cholipka. Piękny peace deal, bierzemy wszystko poza Krymem, ale chcę mieć tutaj bezpośrednie przejście, że jak się buntują, to będzie przejście, bierzemy troszeczkę pieniążków, żeby pożyczka spłacić, cyk cyk, spisowane pięknie, a tego żbiczka zwasalizujemy i go będziemy tutaj karmić tymi, bo tu więcej centrów handlowych nie ma, nie? Tylko... A, Krym też? A, Krym nie jest centrum handlowym. Łe, panie, dobra, to ja to wszystko mam, no może poza Tbilisi, a ten żbiczek będzie papetem i go będziemy w tą stronę puszczać, okej. Okay. Po skończonej wojnie z Krymem najlepsze co możemy zrobić to zaatakować go jeszcze raz. Wbijemy się przez Akwakakakuju, przy okazji Karaman poniszczymy, czyli to mamy ludzką strefę wpływów. Francja coraz bardziej się zadłuża, Kastylia coraz bardziej się zadłuża, Moskwa coraz bardziej się zadłuża, także moi sojusznicy są useless. Nie wiem po co w tej grze są sojusznicy, skoro wszyscy i tak mają długi, ci w życiu nie pomogą. Nie wiem, nie wiem czy... Nie musimy jolo polecieć na wojnę z Mamelukiem, liczyć, że będziemy wygrywać bitwę za bitwą, aż go poniszczymy. Jeszcze Węgry cały czas są nielojalne, bo uważają, że jestem słaby, mając taką armię, ale spoko. Także no, na razie biorę co się da, nie walcząc z Mamelukiem. Niesamowite, w końcu jakiś sojusznik, który chce mi pomóc, naprzód Moskwo. Strategicznie podpierdzieliłem wszystkie prowincje graniczne, żeby nie myśleli, że coś im dam. Wszystko poleci do mojej Cyrkazji, tylko Krym dla siebie wezmę. Dobra, trzy prowincje dla Cyrkazji, tylko jednego kora mogę zwrócić, kolejne 300 dukatów, z czego Moskwa mi zabierze 60, bo dopiero weszła do wojny, więc więcej niż to. 82 dukaty mi zabierą, bandyty, won! Koalicjonen? Mameluk w koalicji, o ty bandyto, zniszczę cię. Francjo, ja cię proszę, czy mogłabyś przestać sabotować mi tą serię? Wkurzę się i polecę jolo na tego Mameluka, zbankrutuję, zadłużę się, ale sam go pocisnę. Francjo, god damn it, mogłabyś chociaż przez chwilę być... Nie być tak... Ekonomiczne skończone, trade ideas skończone, pieniążki powoli zaczynają się sypać do naszego skarbca. Jeszcze odpalimy sobie ten magiczny production efficiency i trade efficiency, żeby jeszcze więcej pieniążków zarabiać. I mam nadzieję, że spłacimy pożyczki i sam pocisnę Mameluka. W międzyczasie z nudów przeatakowałem Papal State'a. Na pytanie jak mi idzie, to koalicja się striggerowała, także jest zarąbiście. Nie wiem za co to koalicja, zabrałem kilka gównianych prowincji tutaj i tu dosłownie wziąłem jedną z tej strony. Jedną z tej, nie, i tu wziąłem Tbilisi, no i wszystkim odwaliło, wszystkim muzułmanom odwaliło. I do tej muzułmanów Wenecja dołączyła, no bo Wenecja. Niestety papieżowi nie da się zrobić Forced Religion, mógłbym sobie zwasalizować papieża jako prawosławne cesarstwo bizantyjskie, ale weźmiemy tego tylko pieniądze. Pieniądze i zejść mi z oczu. W sumie moglibyśmy ci sojusze pozrywać niepotrzebne. Tym samym podbijając Bośnię zrobiliśmy Conquer Banka, Manpower Recovery Split plus 10, utrzymanie minus 10, dostajemy claimy na Chorwację i południową Austrię, jest? Jest. Na razie tego nie odpalę, Manpowera mamy w dostatek, ja to sobie bym odpalił, jakbyśmy mieli wojnę totalną z Mamelukiem. Ale do tego nie dojdzie, mamy koalicję. Szlach jasny by ich trafił. Jakie drukarki? Jakie? Po co wam te drukarki? Co wyście znowu na wymyślali? Co to jest? Co to jest?
Ej, wpadłem na genialny pomysł. Skoro Mameluk nie chce się ze mną bić i wszystkie znaki na niebie mówią mi, że mam tego Mameluka zostawić w spokoju, to ja go zostaję w spokoju. I pójdziemy na północ, pójdziemy do Europy, zaatakujemy pana Napleta, zjamy Klejmy, będziemy walczyć z Austrią, odpalę tą misję, żeby dostać Klejmy na południową Austrię. Tam przepalimy te Manpower Recovery Speed, ale trudno, ważniej, że są darmowe Klejmy na południu. Ja nie mam w ogóle agresywnej ekspansji w Europie z katolikami. Także ja ją sobie nabiję, striggeruję u nich agresywną ekspansję i pozwolę, żeby te dwie koalicje się powiększyły, jak powstanie tutaj druga, będzie dwie wielkie koalicje, będziemy walczyć ze wszystkimi, Rzym upadnie po raz kolejny. Totalny klik, łapek, górę, zaczysty kalendarz, widzimy się już jutro, cześć, macie na razie, elo!